Witamy serdecznie z Narodowego Centrum Treningowego w Senecu. Dzisiaj na tym boisku ostatni swój trening przed meczem z Bobrujczanką Bobrujsk odbywają mistrzynie Polski RTP Unia Racibórz. Do zwycięstwa w grupie potrzebny jest nam remis, ale remis nas nie interesuje, prawda, trenerze? No, trzeba dobrą pasę podtrzymywać, więc na pewno celem w jutrzejszym meczu będzie zwycięstwo. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Na pewno nie jesteśmy słabszym zespołem od zespołu białoruskiego, także mam nadzieję, na boisku to udokumentujemy. Wiadomo, tak się ułożyło, że remis wystarcza, ale tutaj przestrzegać zawsze należy. Granie na remis to nie jest dobra taktyka, w związku z tym będziemy grali na pewno o zwycięstwo. Dużo pomógł nam Slovan, który pokonał Bobrujczankę dwa dni temu. Jak istotna była to pomoc? No istotna, rzeczywiście istotna. No tak jak wspominamy, remis wystarczy do awansu. No nie chcę dłużej jak gdyby więcej mówić, bo to potem jeszcze nie jest zależne tylko od nas, tylko ewentualnie od spotkania równoległego. Także tu koncentrujemy się na tym, żeby nie przegrać meczu, ale tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy robili wszystko, żeby go wygrać i mam nadzieję, że to będzie zwycięstwo takie zdecydowane. Wczoraj również był trening, ale na boisku Rapidu. Co tam się działo? No, wczoraj to był taki luźny dzień, to po meczach dwóch, w zasadzie tylko siatko-noga, rozciąganie, rozbieganie. Zresztą dzisiejszy trening to też nie będzie jakieś nie wiadomo jakie obciążenia, bo tego nie da się zrobić w takim turnieju. Jutro jest ważny mecz i to przede wszystkim jest dla nas istotne. Natomiast sam trening on jest po to, żeby podtrzymać dobrą dyspozycję. Jeśli chodzi o skład, jakieś kontuzje, czy wszystko jest w porządku? No były tam drobne jakieś urazy, Krupa i Cinaza, ale dzisiaj już jest wszystko dobrze, więc myślę, że wszystkie zawodniczki są do dyspozycji. Skład podamy jutro 2 godziny przed meczem. Zatem jutro o godzinie 17:00 najważniejszy mecz z Bobrujczanką Bobrujsk. Relacje oczywiście można obserwować na stronie UEFA.com. No i pozostaje trzymać kciuki, aby Unia wyszła z grupy i awansowała do 1/16, która zostanie rozegrana już we wrześniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz! 2, 3, 4, 5.